Poniedziałek 3 września zaczął się rok szkolny. Decyzja o nauce religii zapadła w czasie wakacji. Czy szkoły są przygotowane do uczenia katechezy? No, nie wiem, czy wszystkie szkoły, ale nasza szkoła tutaj w Kuźnikach dzięki pani dyrektor i w ogóle gronu nauczycielskiemu jest przygotowana, bo są lekcje i w szkole, i z braku miejsca w szkole, bo tu jest ponad 500 dzieci z sąsiedniego osiedla. Będzie też lekcja religii w salce katechetycznej. Aha, czyli po prostu dzieci będą... I w szkole, tu jest salka katechetyczna dosłownie 10 metrów stąd. Bo w ogóle szkoła numer 37 na Kuźnikach jest szkołą wybudowaną troszeczkę na wyrost. Także ale przygotowaną Kuźniki? Tylko dla osiedla Kuźniki, ale w tej chwili chodzi do szkoły no, ponad 500 dzieci z osiedla kosmonautów za torami. Czy wcześniej z dyrekcją ksiądz uzgadniał warunki nauki katechezy? No oczywiście, już w ostatnich dniach sierpnia sprawa była załatwiona, uzgodniona, także jesteśmy już przygotowani i od pierwszego dnia ruszamy z katechezą w szkole. Czyli w tym wypadku nie ma żadnych problemów, tutaj współpraca na linii kościół, szkoła, układa się osiedle. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, przed kilkoma tygodniami byliśmy na festynie tutaj solidarnościowym. Uważam, że właśnie w ten sposób kościół powinien pracować. Nawet filmowaliśmy księdza grającego w piłce. Piłkę, to było coś wspaniałego. Uważam, że należy ożywić właśnie to życie nie tylko szkół, ale i osiedli. Spotykać się jak najczęściej na imprezach kulturalno-oświatowych, na imprezach typu festyny i tak dalej, i tak dalej. I tutaj uważam, że na kościół trzeba liczyć, że te wszystkie punkty katechetyczne należałoby nawet zamienić w takie mini domy kultury. Co ksiądz ma? No w tej chwili nasze osiedle jest w trakcie budowy domu katechetycznego, ośrodka duszpasterskiego, bo my dzierżawimy ze spółdzielni mieszkaniowej lokum na lekcje religii, ale gdy będzie to wybudowane, to coś będziemy myśleć, żeby nie służyło dla osiedla. Już nie przeszkadzam, bo... No, bo już jest czas na rozpoczęcie. Dziękuję. Czuję się dzisiaj tak samo jak pierwszoklasiści, bo po raz pierwszy, mogę powiedzieć tak oficjalnie, przekroczyłem mury szkoły i chcę wam powiedzieć, kochane dzieci, że religia wracająca do szkoły to jest przychodzący do waszej szkoły ten dobry Pan Jezus, ten, który tak kocha dzieci, ten, bez którego, jak to pięknie powiedział nasz wielki rodak, ojciec święty Jan Paweł II, nie można zrozumieć Polaka, nie można zrozumieć dziejów Polski. I wiemy, że wtedy, kiedy tego Chrystusa wypędzono ze szkoły, kiedy wypędzono z naszego życia, to w naszej ojczyźnie zaczęło się dziać źle. I mam nadzieję, że wracający Chrystus do szkoły, wracający Chrystus w nasze codzienne życie będzie czynił to, że w naszym wspólnym domu, któremu na imię Polska, będziemy się czuć szczęśliwi, radośni i myślę, że nie będzie już takich czasów, że granice trzeba będzie zamykać, aby nasi rodacy nie uciekali do innych krajów i szukali innej ojczyzny, bo tam jest lepiej, bo tam jest wygodniej. Myślę, że gdy będziemy budować naszą przyszłość z Chrystusem, to do nas będą przyjeżdżać obcy, bo u nas będzie dobrze, bo u nas będzie pięknie. Życzę wszystkim, aby ta praca budowania nowego życia, nowej rzeczywistości w łączności z Chrystusem no, nie zniechęcała rodziców, nauczycieli i nas wszystkich, byśmy dołożyli jak najwięcej starań, jak najwięcej wysiłku, ażeby to młode pokolenie wychowywać na ludzi o jednej twarzy, na ludzi o jednej moralności, na ludzi tych, którzy będą po prostu ludźmi dobrymi, uczciwymi, szlachetnymi. Już teraz znajdziecie swoją klasę. Uwaga, zaczniemy od prawego skrzydła. Będziemy wchodzili po kolei do szkoły.